Cześć Wiedźmini i Wiedźminki, ja jestem Mister Shinron i chcę wam zaprosić do oglądania serii poświęconej modyfikacjom do Wiedźmina 3. Zostawcie łapkę i subskrypcję, a pojawi się więcej filmów na moim kanale o modyfikacjach do Wiedźmina 3. A dlaczego proszę łapkę i subskrypcję? Dlatego, że da mi to motywację do tworzenia dalszych filmów. W tym filmie chcę wam zaprezentować 7 modyfikacji, które przywrócą Geralta ze zwiastunów promocyjnych. I nie jest to ten sam film, który był wcześniej. Tam przywracałem Geralta z 2013 roku. Tutaj przywracamy Geralta z 2014 roku, gdzie ujrzeliśmy go na targach E3, na gameplayu, czyli na demo, i na trailerach. No to co? Chyba zaczynamy, nie? Oczywiście gramy na padzie. Oczywiście gramy na padzie. No i co? Tak się prezentuje Geralt. I teraz tak. Pierwsza modyfikacja podmienia Geraltowi włosy i twarz. A niech was wszystkich porwie dziki gon. Ale zanim wam pokażę... Za pół ceny? Zgłupieliście? To najpiękniejsza jałóweczka na północ od Pontaru. Jak wygląda... Jałóweczka. Wymiona jej do ziemi. O, może tutaj jest dobre oświetlenie? Może być. Coś powiedział? Żądam satysfakcji! Natychmiast! A to też proszę do małżonki się zwrócić. Komu jałóweczkę? Komu? No i dobra, myślę, że dobrze widać. Jak pisze sam autor modyfikacji, modyfikacja odtwarza tekstury Geralta do tych, które możemy zobaczyć w demach rozgrywki z 2014 roku. Moc zmienia siatkę twarzy, tekstury i brodę. Moder pisze, że odtworzył demo rozgrywki z 2014 roku tak blisko, jak tylko mógł. Czyli tak jak mówiłem, włosy, broda. W tej modyfikacji, którą robił ten moder, jest też zbroja, ale pancerz jest... Pancerz mam oddzielny. Oddzielny mod. Dobra, druga modyfikacja. Zmienia kolor włosów i brody. Czyli, tak jak widzicie, włosy i broda mają ten sam kolor. Dlatego to jest ta druga modyfikacja. I... jak pisze autor, sprawia, że Geralt ma kolor włosów i brody jak w zwiastunie E3 2014. Czyli, że kolor włosów i brody są jednakowe. Tak. I trzecia modyfikacja. Zmienia oczy. Tylko, że oczy mam tutaj właśnie oddzielny, bo też jest tą pierwszą modyfikacją, ale ja oczy dodałem z innego moda, bo mi się bardziej podobają. No i bardziej przypominają mi w ogóle tezę z 2014 roku. Nie, naprawdę wygląda zajebiście. Następna modyfikacja, czyli pancerz. Co się stało? Czwarta modyfikacja zmienia pancerz. Czekajcie. Zrobimy to sobie w ten sposób. To będzie ok. Co masz kupić jutro? Kup dzisiaj! To naprawdę autor tutaj napracował się nad tym modem. Więc duży ukłon w jego stronę. Zobaczymy sobie jeszcze z tej strony. Rozumny klient od razu pozna, że nie ma lepszej oferty po tej stronie Pontaru. Nie trzeba ci czego, mistrzu? I co? Autor pisze tak. Przywraca pancerz...
Mod przywraca pancerz do tego zaprezentowanego w wersji demonstracyjnej na E3. Ten mod ma na celu przywrócenie wyglądu zbroi przedstawionego w przedpremierowym demie rozgrywki z 2014 roku. Ja ostatecznej wersji gry obejmuje to przebudowane buty, spodnie, rękawiczki, pasek, kolczugę i ogólne mapy tekstur i tym podobne. Wiele wysiłku włożono w to, aby to było jak najbardziej zbliżone do oryginału dema. Przy użyciu zasobów w grze i odniesień z nieskompresowanych zrzutów ekranu. To już tak troszeczkę się mylę, ale... Robię to tak, że nagrywam od razu z groma, wcześniej robiłem tak, że nagrałem wideo i dopiero nagrywałem siebie. A teraz nagrywam to i to i muszę się skupić. Od razu pozna, że nie ma lepszej oferty po tej stronie Pontaru. Moment, bo zgubiłem wątek. Dobra. Chodziło o pancerz. Więc tak. Tyle jeżeli chodzi o pancerz. A teraz piąta modyfikacja dopasowuje buty, spodnie i rękawiczki. Czyli, już wam tłumaczę. Nie mam porównania, jak to wygląda, tylko piąta modyfikacja zmienia to, że spodnie, jak i rękawiczki, jak i buty, jeżeli sobie wejdziecie w link w opisie, które będą podane, będziecie widzieć różnicę. Wszystko jest bardziej dopasowane do siebie. Czy to buty, czy to właśnie te spodnie, czy to właśnie rękawiczki. Żądam satysfakcji! Natychmiast! A to też proszę do małżonki się zwrócić. Komu ja ołóweczkę? Komu? Szósta modyfikacja. Albo poczekajcie chwilę, bo jeszcze nie przeczytałem, co autor miał w opisie. Jak pisze sam autor, co mogę powiedzieć? Przebudowałem buty i rękawiczki tak bardzo, jak tylko mogłem, aby nadać im wygląd E3. No, czyli coś podobnego, podobny opis jak w poprzednich modyfikacjach. Szósta modyfikacja to miecze, które wyglądają zajebiście. A oto mod podmienia miecz stalowy i srebrny, widziany na zwiastunach. Mod podmienia miecz stalowy i srebrny, a oto wymienione cechy. Wykorzystuje wersję E3 srebrnej pochwy miecza, regulowana szerokość i długość. Dodano materiał na rękojeściach mieczy, aby imitować połysk i kolor E3. Miecze wspierają runy i mają wzór z E3. Miecze i pochwy są wykonane w wysokiej jakości rozdzielczości. Użyj dokładnych ikon mieczy i zbroi w ekwipunku. Czyli o co chodzi? O ikony mieczy? Chodzi o to. Bo w poprzedniej modyfikacji było coś takiego, ale po prostu mody nie miały tych ikon, nie? Coś w tym descent. Dobra. Idźmy sobie do siódmej modyfikacji, a jest ona... tutaj chodzi o animację, czyli o to, jak Geralt się porusza. Który z tych mieczy jest na ludzi? Obydwa są na ludzi. Czyli jak Geralt się porusza. Co tu pisze sam autor? Ten mod ma na celu przywrócenie większości animacji z materiałów demonstracyjnych z 2014 roku na E3, dokładny system uników z 2014 roku i większość animacji eksploracyjnych. Dobra, zaraz wam tu pokażę, o co chodzi. Czyli dokładny system uników w stylu 2014 roku, boczne uniki zamiast waniliowych uników do przodu. Aby wykonać boczne uniki, naciśnij przycisk do przodu i uniku. Czyli wyciągamy miecz. Widzimy cięcie. Jest taki unik. No, to chyba ten unik był trochę inny.
Aha, czyli coś takiego. Ładne brzydki. Uniki wsteczne zamiast waniliowych uników do tyłu. Czyli coś takiego. Tam po prostu były nie piruety, tylko... Tylko były... Turlanie. Nowe uniki i fajnie wyglądające do tyłu pół piruety zamiast waniliowej rolki do tyłu. Bądź ostrożny, jego zasięg to nie to samo co bułka waniliowa. I to te fikołki do tyłu, coś takiego. Być może będziesz musiał wykonać ten ruch dwa razy, aby zwiększyć odległość od wroga. Czyli chodzi o to właśnie, że najlepiej wykonać dwa razy. No, teraz wykonałem trzy. Lepiej wykonać parę razy obrót do tyłu, bo wiadomo, jak robiliście przewrotkę do tyłu, no to on robił dłuższy, dalej odskakiwał. A tutaj, jeżeli uderzysz i zrobisz raz, no to tak daleko się od wroga nie ma takiej dalekiej odległości od wroga. Piruety zamiast rolek bocznych i przednich. To chodzi o to. Do przodu, do tyłu, na boki. Tu to chyba jest normalnie. Rok 2014 zainspirował nowy, lepszy system ruchu. Chyba chodzi o to, nie jestem pewny. Że tutaj chód powolny, szybszy. Właśnie to, co widzieliśmy na demie, że Geralt właśnie tak chodził. Albo po prostu szybszy sprint. Znaczy szybszy sprint, to jest akurat jogging. Tu jest szybszy sprint. Hej, widziałem cię w zimie cesarskim. I co tam dalej jest? W walce obie ręce na mieczu podczas poruszania się do przodu i do tyłu. Tutaj akurat musiałbym z kimś walczyć, żeby wam to pokazać. Mam na obiad ogórko. Ale no nie ma tutaj żadnych wrogów. Akurat na konsoli nie umiem tego wpisać. Musiałbym wchodzić w internet. Morderca! Więc myślę, że w jakiś sposób pomoże wam to. Czy pomoże? W jaki sposób spodoba wam się ten filmik, te modyfikacje i będziecie chcieli jakiego Geralta w swojej grze mieć? Ode mnie to by było na tyle i powiem tak, jeżeli... Momencik, mam pragnienie. Jeżeli mielibyście jakieś problemy z modyfikacjami, oczywiście piszcie. I tym samym, jeżeli chodzi o modyfikacje, bodajże to była druga modyfikacja. Musicie dać jej wyższy priorytet. A co za tym idzie? Jeżeli pobierzecie modyfikację w nazwie modyfikacji musicie dodać mod i musicie dodać 0. Czyli to już jest wyższy priorytet od tej modyfikacji pierwszej. Albo musicie dać 2 zera, wtedy ona znowu idzie wyżej. Albo 3 zera i też ona idzie wyżej. Tutaj będziecie mieli... podpowiedź, jak to ma wyglądać. Czyli tak, w modyfikacji drugiej musicie dać wyższy priorytet, modyfikacji trzeciej na oczy musicie dać wyższy priorytet i w modyfikacji piątej dopasowane buty, spodnie, rękawiczki. Tutaj też musicie dać wyższy priorytet. I tak jak mówiłem, albo 1-0, albo 2-0, albo 3. Myślę, że wam się to podobało.
nie zapomnijcie o łapeczce do góry i o tej subskrypcji, żeby dodać mi tutaj motywację do tworzenia dalszych filmów. Bawcie się i ostrożnie z modyfikacjami, by nie popsuć sobie gry. Linki do modyfikacji, tak jak powiedziałem, macie w opisie filmu. Kłaniam się nisko, miłego dnia i do następnego. Trzymajcie się, moi mili. A Geralt idzie na wiedźmińskie zlecenie. Bywajcie. Coś wisi w powietrzu. Siema.